Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem pokazać w tym tutorialu wyjątkowo nie samego Blendera, ale środowisko, w którym zazwyczaj pracuję. Otrzymałem sporo pytań od różnych zainteresowanych osób, jak wygląda mój Linux i jak można go skonfigurować, przynajmniej tak od razu po instalacji. Otóż sam osobiście używam środowiska Linux Mint, ponieważ z jakiegoś niezrozumiałego powodu ono mi się bardzo podoba. Pokażę może, co tutaj mam poustawiane w tym środowisku. A więc jedną z takich rzeczy to jest to, że na górze w górnym lewym rogu mam menu, w którym znajdują się programy najczęściej przeze mnie używane. To nie są te, takie są po instalacji systemu, natomiast wszystkie programy są tutaj, można sobie poklikać i poprzeglądać. Mam także na dole menu, które wygląda troszeczkę prościej i przypomina to takie menu znane Wam prawdopodobnie z Windowsa, w którym mam dodatkowo jeszcze miejsca oraz system. I w tym menu systemowym jest bardzo łatwo wyświetlona cała konfiguracja dla użytkownika oraz dla administratora. To jest wygodny dostęp dla mnie, często z niego korzystam, jeżeli coś zmieniam. Mam także eleganckie tło, takie dosyć neutralne. Mam ikonki, takie, które mi się podobają. Mam dodatkowo wyświetloną informację pogodową, tam gdzie jest zegar. No i jeszcze dodatkowo jest taki fajny pasek na samej górze, który pokazuje bieżące obciążenie systemu. Jeżeli otworzę jakieś okno z menedżerem i zacznę na przykład szybko machać takim oknem, to zobaczymy, że obciążenie systemu w tym momencie znacznie rośnie. No i wtedy widać, że tutaj pojawia się taki pasek oznaczający, że procesor troszeczkę się namęczył przy rysowaniu tego okna w czasie rzeczywistym. Pracuję oczywiście teraz nie w swoim zwykłym Linuxie, tylko w maszynie wirtualnej, a więc w takiej, która pracuje w moim normalnym Linuxie. Na dowód tego mogę to okno z tym całym Linuxem przesunąć i zobaczycie spod spodu mój prawdziwy pulpit i jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład ostatnio jakiś błąd podczas kompilacji Blendera. Ale to cichosza, tego nikt nie widział tak naprawdę, wracam już do normalnych ustawień. A więc teraz tak, żeby pokazać, jak można zrobić takie porządne skonfigurowanie środowiska Linux tuż po jego instalacji, potrzebujemy mieć na początku zupełnie wyczyszczone konto, zupełnie zerowe, początkujące, takie, abyśmy mogli zobaczyć, jak ono wygląda tuż po pierwszym uruchomieniu. W związku z tym wezmę sobie coś takiego z menu jak program, który nazywa się Centrum Sterowania. To jest ogólne centrum sterowania, coś jak panel sterowania spod Windowsa. I w tym oknie wybiorę sobie polecenie użytkownicy i grupy. Dodam teraz nowego użytkownika, to jestem ja. Zdefiniowałem sobie już wszystkie ustawienia, które mnie interesowały. Dodam teraz nowego użytkownika i tak samo możecie zrobić Wy pod Linux, jak gdybyście chcieli komuś jeszcze udostępnić komputer i miałby wtedy osobne konto. Robię się to prosto, naciskam guzik dodaj, wpisuję swoje hasło, ponieważ wymagany jest dostęp uprzywilejowany i teraz tworzę nowego użytkownika. Niech on się nazywa wymiatacz na przykład, a konto niech ma nazwę PKB. O, tak po prostu. Wymyśliłem to na bieżąco, więc niestety nie jest to może zbyt górnolotne. Naciskam guzik OK i teraz takie konto zostało utworzone, co widzę już w tym okienku z tyłu tutaj. I teraz to konto potrzebuje jeszcze dodatkowej informacji, takiej jak hasło. Ustawiam zatem do tego konta hasło, aby ktoś mógł się na nie zalogować. Naciskam guzik OK. No i to konto już jest zrobione. Oczywiście to konto nie ma żadnych sensownych ustawień, nie ma obrazka, więc o tym, jak taki obrazek dodać, będę musiał powiedzieć. No i dodatkowo zobaczymy, jak wygląda takie surowe konto ustawione pod Linuxem. Sprawdźmy teraz, czy mogę się przelogować, aby takie konto było aktywne. Zobaczymy, czy ono będzie tutaj, więc na początku biorę sobie wyloguj pytało i na początku spróbujemy przełączenie użytkownika. Jak widać, jest tutaj takie konto wymiatacz, a to, co teraz widzimy, to jest ekran logowania. Taki domyślny ekran logowania w Linuxie, a wersja Linuxa, której używam tutaj, to jest Linux Mint, edycja tak zwana Mate. Jest to wersja 17.1. Może zalogujmy się na to konto, klikam w nie. Jak widać, przeskoczyłem teraz do niego i muszę podać oczywiście hasło, które zdefiniowałem wcześniej. Loguję się po raz pierwszy na to konto, a więc zobaczymy je w takiej postaci, w jakiej zazwyczaj Linux nas wita. Tak to właśnie wygląda. Jak widać, jest spora różnica w stosunku do tego, co ustawiłem sobie wcześniej. Pierwsza rzecz, która się nam rzuca w oczy, to jest to, że wszystko jest takie srebrno-szare z lekką nutą zielonego. To jest cecha charakterystyczna dla Linuxa Mint. Mamy także taki ekran powitalny w tym okienku tutaj i w tym okienku znajdują się ikony, które możemy sobie kliknąć. Jeżeli chcemy jakieś informacje dotyczące na przykład zgodności sprzętu naszego, który mamy z Linuxem, albo jakieś poradniki, albo fora, możemy skorzystać z tych ikon i gdzieś tam się próbować dostać. Po kliknięciu na przykład w bazę danych urządzeń,
Powinna się nam otworzyć przeglądarka, tak jak tutaj widzimy. No i mamy teraz możliwość obejrzenia sobie, jaka to zgodność Linuxa jest z różnymi urządzeniami. Mogę sobie wybrać różnego rodzaju urządzenia, na przykład jakiś laptop z iCore 3, jakiś powiedzmy sobie Acer i wtedy możemy kombinować. Możemy poszukać, jaka jest zgodność. No i tutaj coś być może znajdziemy. Więc gdybyśmy nie chcieli takiego okna na samym początku, możemy odhaczyć ten checkbox, który jest w jego dolnej części, aby ono się więcej nie pojawiało. Jeżeli teraz zamknę, to następnym razem już go nie zobaczę. I teraz przejdźmy może do tego, skąd można w ogóle pobrać Linuxa, gdzie go znaleźć, no i jak z nim pracować. Więc na początek skorzystam z menu, które jest w dolnej lewej części ekranu. Kliknę w to menu, to jest takie coś jak menu Start pod Windows. I z tego menu wybiorę sobie przeglądarkę www. Ta przeglądarka uruchamia się i z domyślną stroną, którą tutaj widzimy, Linux Mint, możemy rozpocząć poszukiwania. Na początku napiszę tutaj po prostu Linux Mint i wcisnę Enter, aby zobaczyć, co znajdziemy. No i od razu znajduje się link z napisem pobierz Linux Mint. Mogę tam wejść, ale widzę, że to jest jakiś Onet, w związku z tym może nie będę chciał tam wchodzić. Zamiast tego popatrzę, co jest dalej. Zobaczę, że jest Linux Mint, główna strona. To jest na stronie linuxmint.com i to jest główne miejsce z Linuxem. Możemy tam wejść. Chwilę trwa ładowanie takiej strony. I mamy tutaj informację, że ten Linux Mint 17.1 to jest ostatnio najnowszy. Nazywa się Rebecca. No i właśnie wygląda tak jak szaro, tak jak u mnie. Mogę sobie przeczytać tę stronę, popatrzeć, co tutaj ciekawego piszą. I mam także download w tym miejscu. Mogę teraz pobrać tego Linuxa i albo pobiorę sobie Linuxa Mint w wersji 17.1, klikając w ten link, albo wybiorę sobie wszystkie wersje. Jeżeli kliknę, to w tym momencie wyświetlane są różne wersje, które są udostępniane i jest to wersja 13, 17 oraz 17.1. Są także inne gdzieś tam na sieci, ale nie wszystkie są tutaj zebrane. Jeżeli będę chciał wybrać sobie tą wersję, którą mam obecnie zainstalowaną, to klikam w 17.1 i tutaj jest informacja o tym, że mogę ją pobrać. Proszę bardzo, to są różne wersje tego jednego konkretnego Linuxa. Różne edycje, można powiedzieć. Środowisko Mate to jest to, którego używam, które mi się podoba. A oprócz tego jest jeszcze fajniejsze, być może Cynamon wygląda dosyć ciekawie. Jeżeli chcemy pobierać, to możemy kliknąć w któryś z takich linków i wtedy przechodzimy do sceny pobierania i tam jest strona z listą tak zwanych mirrorów. Może za pomocą kontroli kółka myszy powiększa troszeczkę, abyśmy to lepiej widzieli. Mirrory to są takie miejsca, z których można pobrać Linuxa, ale są to miejsca, które są bliżej nas. Być może poszukałbym tutaj czegoś, co jest w Polsce. Mamy tutaj trzy takie serwery w Polsce, z których można takiego Linuxa pobrać, na przykład z Warszawy, z Piotrkowa Trybunalskiego albo z Polish Telecom, nie wiem, gdzie jest zlokalizowany ten serwer. Z Warszawy, jeżeli kliknę w to, to w tym momencie ładować się będzie za chwilkę plik, który nazywa się Linux Mint 17.1 Mate 64 bity ISO. Taki plik należy wypalić na płycie i później z takiej płyty można normalnie zainstalować Linux, ale tego nie będę tłumaczył, gdyż jest to operacja, która może zniszczyć wasze dane. W związku z tym trzeba wiedzieć, co się robi. A ilość możliwych przypadków i jakichś dziwnych, nietypowych sytuacji jest tak duża, że nie ma sensu w zasadzie nagrywać tutoriala o tym. Tak czy inaczej wziąłem sobie zapisz plik i mógłbym wtedy taki plik zapisać, a później wypalić go na płycie. Stąd biorę sobie Linuxa. Gdybym chciał, mogę również poszukać wersji polskiej. Wystarczy tylko, że napiszę Linux Mint Polska i znajdę wtedy stronę z polskim wsparciem dla Linuxa Mint. Jest tam jakieś forum dla początkujących. Jeżeli klikniemy sobie tutaj na przykład, wtedy można wejść na to forum. Jest tam także coś takiego jak poradniki, najczęściej zadawane pytania oraz przedszkole Linuxa. Jeżeli ktoś chciałby spróbować tej platformy jako swojej głównej, domowej, no to zachęcam, żeby tam zajrzeć i poszukać odpowiedzi na jakieś pytania, które na pewno się Wam pojawią. Tak czy inaczej, są to źródła Linuxa, z których możemy skorzystać. Teraz tak, zacznijmy może konfigurować sobie ten system tak, aby przypominał chociaż trochę ten wypas, który miałem wcześniej zrobiony. Zajmuje to dosłownie chwilę i nie jest specjalnie trudne. Przede wszystkim zamykam przeglądarkę i widzę tło. To tło niezbyt mi się podoba. Powiedzmy sobie, że nie jest najwyższych lotów grafiką i chciałem mieć coś mniej absorbującego uwagę. A więc klikam prawym klawiszem na tło i z tego menu wybieram sobie ostatnią opcję pod tytułem Zmień tło pulpitu. Jeżeli taką opcję wybiorę, to w tym oknie, które się pojawia, widzę załadowane domyślne obrazki, które są całkiem niezłe. Mogę sobie któryś z nich ustawić jako tło. Proszę zobaczyć, na przykład jest taki, elegancki, fajny kolorek, jest taki. Ja osobiście proponuję, czy też preferuję takie kolory, które są dosyć jednostajne, fajne, gradientowe, bez jakichś szczegółów typu miasto w tle, ponieważ to rozprasza moją uwagę i troszeczkę mnie rozstraja. No ale to zależy, co kto lubi.
Wybiorę sobie tło, które wygląda w ten sposób. Ono mi się na tyle podoba, że mogłoby nawet być na moim pulpicie. Teraz tło mamy wybrane, zatem należy teraz skupić się nad wielkością fontów oraz nad samymi fontami, które warto zainstalować w systemie. Przede wszystkim użyję przeglądarki kolejny raz i wyszukam kilka podstawowych fontów, które warto mieć zainstalowane. W związku z tym wpiszę tutaj coś takiego. Source Code Pro. Jest to jeden z fontów, który jest dostępny za darmo i wygląda bardzo ładnie. Przydaje się idealnie do programowania na przykład albo różnych tego typu rzeczy. Pierwszy link, który tutaj mam, to jest GitHub. Wchodzę w to miejsce. I teraz to, co tutaj mam, to jest strona z różnego rodzaju plikami. To konkretnie akurat może mnie nie interesować, ale jak przewinę trochę niżej, to zobaczę wielki napis Download the Fonts. I wystarczy, że kliknę w Latest Release, czyli ostatnie wydanie. Jeżeli kliknę w taki link, przejdę do strony, na której mogę pobrać takie fonty. No i oczywiście pobiorę je w formacie .tar.gz. To jest taki linuxowy format archiwów. Zip to jest, powiedzmy sobie, windowsowe, ale działa w systemie również bez problemu. Wszystko jedno, co wybiorę, z tym, że .tar.gz jest zwykle troszeczkę mniejszy, więc oszczędza nieco pasma podczas ładowania pliku. Po kliknięciu pojawia się opcja otwarcia takiego archiwum w menedżerze archiwów. Może na początek zapiszę ten plik bez jego otwierania, a więc wybiorę sobie opcję Zapisz plik i nacisnę OK. W tym momencie odbywa się pobieranie, ono nastąpiło błyskawicznie i mam ten plik już pobrany. On będzie w przeglądarce ukryty pod tą strzałką w takiej liście ostatnio pobranych plików. Następnym plikiem, który spróbuję poszukać, to jest plik z fontami, które się nazywają Source Sans Pro. To jest kolejny zestaw fontów, który mi się bardzo podoba. I w tym momencie muszę poszukać czegoś, co znowuż jest na GitHubie. I widzę, że tutaj jest coś takiego. Ten link prowadzi do GitHuba, więc klikam. I po załadowaniu tej strony znowuż przewijam troszeczkę i znowuż widzę, że jest możliwość pobrania, jest latest release. A więc klikam w to miejsce i pobieram sobie source code tart.gz. To są spakowane fonty i znowuż zapisuję plik. To, gdzie te fonty się zapisują, za chwilkę stanie się jasne, ale zanim przejdziemy do nich, pobiorę sobie jeszcze jeden fajny font i tego już będziemy musieli poszukać troszeczkę dokładniej. On się nazywa Sinkin Sans. Uznałem, że to jest ładny font i warto go mieć. I teraz jest tutaj sporo różnych linków. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to znajdziemy również chyba na GitHubie jakiś, ale ten, który jest na GitHubie, nie za dobrze działa, ponieważ to są fonty przeznaczone tylko dla weba, dla www. To, co jest nam potrzebne, to jest, z tego co się nie mylę, chyba ta strona K-Type. Więc wchodzimy tutaj i tutaj można znaleźć eleganckie fonty, które naprawdę ładnie wyglądają i które można sobie za darmo pobrać. Mamy tutaj pobierz 18 fontów za darmo dla wszystkich użytkowników czy dla wszystkich zastosowań. Więc naciskam download i pobieram ten plik, to jest spakowany zipem, jak widzimy. Zapiszę to w tym samym miejscu, którym zapisywałem poprzednio. Jak widać, teraz na mojej liście są trzy tego typu pobrane pliki spakowanych fontów. Zaraz te fonty będziemy mogli zainstalować. Na początek może warto jednak zobaczyć, jak to pod Linuxem jest zrobione, jakie mamy katalogi w systemie, aby zobaczyć, co mamy tak naprawdę w swoim katalogu, w którym po zalogowaniu domyślnie jesteśmy ustawieni. Trzeba wejść w tą ikonkę tutaj. Klikam na nią dwa razy. No i naszym oczom ukazuje się takie niewielkie okno, które przypomina troszeczkę menedżera plików z Windowsa. Mogę to okno sobie troszeczkę rozsunąć. Mogę także nacisnąć na plusik tutaj, aby powiększyć te ikony. Jak widzę, są całkiem fajne. Mają odpowiednie nazwy, więc mamy dokumenty, muzyka, obrazy, pulpit publiczny, pobrane szablony i wideo. Z reguły ja nie korzystam z tego typu konfiguracji. Moja konfiguracja jest troszeczkę inna. Pozwólcie, że ją pokażę. U mnie konfiguracja jest taka, że DOTS to są dokumenty, TMP to są wszystkie katalogi i pliki, które ulegają częstym zmianom. Tutaj widać, że nagrywam sobie tutorial już trzeci, poprzednie dwie próby się nie udały. Mam także katalog BIN, w którym trzymam Blendera i różne inne programy. Jest katalog ToDo, w którym są jakieś pliki, z którymi muszę coś zrobić i to szybko, oraz katalog HTML. Oczywiście w tych katalogach są podkatalogi i to jest całe ogromne drzewo. Natomiast w swoim katalogu domowym lubię trzymać porządek, jeżeli się robi bałagan, znaczy, że rośnie mi ilość plików, którymi muszę się zająć. Tutaj to wygląda tak i to jest domyślna konfiguracja, a więc po każdym zainstalowaniu Linuxa będziemy mieli dokładnie takie katalogi. I teraz wszystkie pliki, które ściągnęliśmy, zapisały się do katalogu o nazwie pobrane. To jest ten katalog tutaj. Ten katalog mogę wybrać, klikając go dwa razy myszą i przejść do niego, albo mogę kliknąć go również tutaj na tym pasku po lewej stronie. Mogę kliknąć i widzę swoje trzy pliki
pobrane. No i teraz, żeby je zainstalować, należy zrobić coś takiego, że albo instaluję te pliki dla wszystkich użytkowników, albo tylko dla siebie, egoistycznie. Jeżeli chcę zainstalować je tylko dla siebie, to sprawa jest prosta. Wystarczy tylko, że je rozpakuję, a później każdy plik czcionki zainstaluję. Możemy zrobić takie coś i wystarczy w tym celu najpierw je rozpakować, a później zainstalować, co jest dosyć żmudne. Więc weźmy na początku, kliknijmy jeden z nich. Klikam go dwa razy szybko, aby otworzył się w menedżerze fontów. I teraz widzę, że w tym menedżerze zebrane są dwa katalogi. Mnie interesuje tylko ten, który jest tutaj. Ten z podkreśleniem MacOS to jest jakiś śmieć. A więc wchodzę do tego katalogu i widzę fonty, które są nazwane TTF. Mam także fonty o nazwie OTF, ale żeby takich używać, muszę doinstalować do Linuxa odpowiednią paczkę, która będzie serwowała ich obsługę. A więc wykorzystam czcionki na razie TTF i wystarczy tylko, że je zaznaczę. Przewinę teraz w dół. Teraz z Shiftem zaznaczę sobie ten ostatni i mam już zaznaczone wszystkie fonty. Teraz wystarczy tylko, że je złapię i przeniosę myszą w to okno, w którym miałem poprzednio umieszczone pliki. To jest katalog pobrany. One w tym momencie ulegną rozpakowaniu i będę także w podglądzie od razu je widział. Teraz mogę zamknąć okno z przeglądarką archiwum i zrobić to samo z drugim archiwum. Tutaj widzę, że jest elegancki pojedynczy katalog, do którego wchodzę i tutaj jest w nim kilka podkatalogów. Wchodzę do podkatalogu TTF. Te fonty, które są tutaj, również zaznaczam jako pierwsze na górze, przewijam, zaznaczam z Shiftem, klikając lewym klawiszem myszy ten ostatni i znowu się przeciągam tutaj. OK, mam już kolejny zestaw fontów przygotowany. I teraz mam tutaj jeszcze ostatnie archiwum, które również rozpakuję w ten sam sposób. Użyję do tego celu wyciągnięcia tych plików TTF i przeniosę je w to miejsce. OK, teraz wszystkie te pliki już są rozpakowane, a więc teraz mogę zrobić coś takiego, że je zaznaczę. Na początku, jak je zaznaczę, mogę narysować na nich prostokąt, klikając lewym klawiszem myszy. Następnie wciskam Ctrl i gdzieś w niebie, w takim bezpiecznym obszarze białego tła, klikam lewym klawiszem i rysuję drugi prostokąt, zaznaczając pozostałe pliki. Teraz, gdy pliki wszystkie już mam, mogę nacisnąć prawy klawisz na jednym z nich i wybrać z menu Wytnij. To jest operacja, którą mógłbym zrobić przez Ctrl X również, dokładnie tak samo jak w Windows. Mogę teraz sobie utworzyć nowy katalog, klikając prawym klawiszem gdzieś w tło. Nazwę go sobie fonty. Wejdę do tego katalogu przez dwukrotne kliknięcie i tutaj nacisnę Ctrl-V. Wtedy wszystkie fonty się przeklejają do tego katalogu, a w katalogu pobrane już tych fontów nie ma. Wszystkie, które były tutaj, poleciały do katalogu fonty. A więc wejdę teraz tutaj, zaznaczę prostokątem, klikając gdzieś w biały obszar jeszcze raz. I teraz kliknę na jeden z nich i wybiorę opcję Otwórz za pomocą przeglądarka czcionek. Niestety nie ma tutaj opcji Zainstaluj, więc będziemy musieli troszeczkę poklikać ręcznie. Jeżeli to zrobię, to można się przestraszyć, ale Linux wtedy otwiera wszystkie te czcionki w osobnych oknach. I to jest niestety taki dosyć głupawy i żmudny sposób instalowania tych fontów własnoręcznie. I teraz, jeżeli chcę zainstalować dany font, widzę, że one mają eleganckie polskie znaki, naciskam Zainstaluj czcionkę, a następnie Alt F4. Później znowu Zainstaluj czcionkę, Alt F4 i tak dalej. Powtarzam te operacje do momentu, aż pozamykam wszystkie okna. To jest jeden z głupich sposobów, który czasami stosuję, ponieważ nie ma tych fontów aż tyle, żeby się specjalnie silić na tworzenie katalogów, odświeżanie cache'a tych fontów albo instalowanie ich dla całego systemu. Jest to po prostu zwykła, powtarzalna czynność, w trakcie której mogę próbować coś mówić, cokolwiek by miało sens, po to, żeby wypełnić tą niezręczną ciszę, która pojawia się wtedy, kiedy przestaję cokolwiek mówić. OK, mam już wszystkie zainstalowane. Teraz mogę zostawić ten katalog albo go usunąć, wszystko jedno. Te fonty zostały teraz przekopiowane w pewne tajne miejsce. Gdybym chciał zobaczyć, jakie to jest miejsce, to klikam w swój katalog domowy, czyli tutaj. Następnie mogę kliknąć w ten paseczek i tutaj w ścieżce dopisuję ukośnik, taki zwykły, a później piszę fonts. Zauważcie, że dopisałem na początku tego font z kropkę. Dzięki temu, jak wcisnę Enter, to przejdę do ukrytego katalogu, w którym są te moje fonty. W związku z tym te fonty, które mam w pobranych oraz te archiwa, które wcześniej ściągnąłem, mogę usunąć, więc wystarczy, że je zaznaczę, a następnie nacisnę klawisz Delete. One wtedy znikają i lecą do kosza. Kosz jest tutaj
i widać, że w koszu one siedzą. Niech w tym koszu sobie leżą, w razie czego będzie można opróżnić kosz i je ostatecznie usunąć. Teraz jak sprawdzić, czy te fonty mam? Otóż trzeba teraz byłoby skonfigurować sobie nie tylko to, że dodaję fonty, ale również tych fontów użyć. W związku z tym klikam prawym klawiszem na pulpit, wybieram sobie zmień tło pulpitu i teraz z tego okna wybieram sobie zakładkę czcionki. Tutaj mam konfigurację wszystkich fontów w systemie. Jest to bardzo prosta konfiguracja. A więc mogę wybierać poszczególne fonty, takie, które chcę. Wystarczy tylko, że jeżeli chcę wybrać jakiś font, to klikam po prostu guzik odpowiadający za ten font, powiększam sobie to okno o w ten sposób i mam tutaj całą długą listę fontów zainstalowanych w systemie. Widzę także, że w tej liście są moje fonty, które przed chwilką zainstalowałem. Proszę zobaczyć, Source Code Pro, nie było takiego. Source Sans Pro jest, oczywiście tutaj jest podgląd. Mogę sobie wybrać inną wielkość i widzę, jak ten font wygląda. Istnieje on w różnych wersjach, na przykład jest bardzo cieniutki, jest troszeczkę grubszy, jest normalny, jest troszeczkę pogrubiony, jest bardzo gruby i wręcz okrutnie gruby. Więc tyle mamy różnych odcieni i rodzajów tych fontów, oczywiście z pochyloną wersją. Taki font możemy wybrać, aby stanowił on podstawę wszystkich okien. Ale ja proponuję wybrać font, który nazywa się Sinking Suns. Ten mi się trochę bardziej podoba. Wybiorę sobie 400 regular i ustawię dla niego wielkość. No myślę, że 11 punktów, może 10. 11 niech zostanie. Jeżeli teraz wcisnę OK, to automatycznie ten font zastosowuje się do wszystkich elementów pulpitu i okien, które używają tego fontu. Mogę także ustawić sobie dla dokumentów, dla pulpitu podobny font Sinking Suns. Weźmy sobie tym razem 300 Light, 13, OK. Już widać, że mam tutaj większe literki. Mogę sobie dać troszeczkę mniejsze, żeby nie były takie okrutne. Mogę dać na przykład regular. Wygląda całkiem spoko. Mogę także zmienić sobie tytuł okna, na przykład za pomocą Source Sans Pro. Niech to będzie na przykład semi-bold italic 13. Proszę zobaczyć, już mam pochylone w tytule literki. No i jest także monospace i ten monospace to jest font, który nazywa się właśnie Source Code Pro. Jeden z najlepszych fontów o stałej szerokości glifów, mówiąc tak jakby bardziej profesjonalnie. Ustawiam mu wielkość 13. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych i najczystszych, najpiękniejszych fontów, które idealnie się nadają do programowania. OK. Konfigurację fontów mam na razie zrobioną, natomiast trzeba jeszcze kliknąć w szczegóły i ustawić sobie DPI dla naszego monitora. Dla mojego monitora to może być na przykład 98. Mam nadzieję, że to się za chwilkę odświeży. Proszę zobaczyć, jeżeli zmieniam DPI, to jednocześnie przeliczane są fonty. Troszeczkę to zajmuje w symulowanym środowisku, ale mogę tak zostawić. Myślę, 98 to jest taka natywna rozdzielczość dla mojego monitora. I teraz mogę wybrać sobie jeszcze ewentualnie podpikselowe wygładzanie albo skalę szarości. To już zależy od tego, jakie mam preferencje, jak mi się bardziej podoba. Na przykład tak albo tak. Widać, że te fonty się lekko zmieniają. Chyba dla średniego było trochę lepiej. Może hinting brak, sprawdźmy. Przeliczyły się. Zobaczmy sobie lekki. O, myślę, że tak jest lepiej, więc nacisnę teraz zamknij. I z fontami mamy wszystko gotowe. Teraz, aby nie było takiego niewygodnego, nieczytelnego napisu tutaj w katalogu domowym, mogę zaznaczyć ten katalog, nacisnąć F2 i napisać na przykład Home, aby było wiadomo, że to jest mój katalog domowy. Ja taką nazwę wolę, która jest krótka. Tak samo komputer mógłby się nazywać inaczej, mogę tę nazwę łatwo zmienić. To, co nam teraz pozostaje zmienić, to jest kolejna rzecz. Proszę zobaczyć, że jak utworzę takie okno, to to okno jest całkiem płaskie. Jak utworzę jakieś kolejne okno, to to okno jest na nim nałożone tak zupełnie bez wyrazu. Możemy zmienić to i spowodować, że pod oknami będzie rysowany elegancki cień, dzięki czemu cały nasz pulpit nabierze takiej fajnej trójwymiarowej właściwości. Wystarczy tylko, że otworzę sobie menu, wybiorę centrum sterowania i znajdę opcję okna. W opcji okna będziemy mieli coś takiego jak preferencje okien i tam jest coś takiego jak Compositing Manager. Nie na każdym komputerze to będzie działać. Ja mam tutaj symulowany system, więc też będzie to tak średnio chodziło, ale mimo wszystko, jeżeli włączę sobie taką opcję, to wtedy pod oknami mam elegancki cień. No i te okna wydają się troszeczkę bardziej przestrzenne. Nie zabiera to zbyt wiele zasobów, chociaż trochę może, więc należy rozważyć, czy taką opcję chcemy mieć rzeczywiście włączoną.
Kolejna rzecz, którą warto ustawić, to sposób rysowania tych tytułów tutaj. Obecnie jest to taki styl, że wszystkie okna są całkiem monotonnie szare i nie wyróżnia się w żaden sposób ich belka. Niektórym się to podoba, mi osobiście nie za bardzo, w związku z tym możemy również zmienić ten pasek tytułowy na jakiś inny. Aby takie coś zrobić, wystarczy, że ściągnę sobie jakiś dodatkowy styl. Na początku jednak pokażę, gdzie się go zmienia. Wybieram sobie zmień tło pulpitu znowu. I teraz w tym oknie klikam na motyw. Motyw obecnie to jest bardzo prosty motyw, który składa się tylko z takiej wersji prostej Mint X. Mamy także własne ustawienia, które możemy zmodyfikować za pomocą guzika dostosuj. Pokażę, skąd można ściągnąć sobie fajne motywy i jak zmienić wygląd, tak aby ten cały system zaczął wyglądać naprawdę przyjemnie. Na samym końcu, jeżeli nie zapomnę, skonfigurujemy sobie jeszcze elegancko paski menu. A więc tak, jeżeli klikniemy sobie na więcej motywów online, to niestety niczego sensownego nie znajdziemy. Przekierowani zostaniemy do strony, na której tych motywów znaleźć za bardzo nie można, przynajmniej ja nie wiem jak. Więc mamy tutaj jakiś opis, który za chwilkę się pokaże. Musimy jeszcze chwilę poczekać, bo strony z gnome.org ładują się powoli. No takie coś właśnie. To niewiele mówi takim, powiedzmy sobie, początkującym użytkownikom. Jeżeli napiszemy tutaj na przykład style, to też nic ciekawego nie znajdziemy. Wcisnąłem Enter, muszę poczekać na przeładowanie. No coś tam znalazłem, ale nie jest to może coś, co byśmy chcieli. Zamiast tego wystarczy kliknąć tylko w pasek tytułu, tutaj dwa razy, i wpisać gnome-log.org. Gnome-log.org to jest strona, na której znajdują się setki, jeżeli nie setki tysięcy, różnego rodzaju ustawień pulpitu, graficznych, wizualnych i przyjemnych dla oka. Powiększę trochę całość. I teraz to, czego musimy poszukać, to jest pasek Search. Ten pasek Search nacisnę, aby przejść do ekranu wyszukiwania. I teraz w typ wybiorę sobie to, czego szukamy. Jak widać, można szukać mnóstwa różnych rzeczy, na przykład fajnych tapet, jakichś dodatkowych ustawień. A to, czego my szukamy, to jest GTK styl lub temat. GTK 2X. Wybierzmy sobie także dla niego ocenę powyżej 60-70% i wpiszmy w description słowo Dust. To jest jeden z moich ulubionych styli. Nacisnę Search. Teraz strona po przeładowaniu pokazuje nam wszystkie dusty, które zostały znalezione. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają, ale ja ściągnę tylko tego jednego. To jest Dust Cold. Jeżeli kliknę w ten obrazek, przechodzę do strony, na której mogę poczytać o tym, jak taki styl instalować. I mogę także kliknąć na te miniaturki, które tutaj są. To pokazuje mi na podglądzie, jak ten styl wygląda. Akurat tak mam jakoś, że podoba mi się taki ciemny, górny panel w oknie. No i ten styl zapewnia mi właśnie tego typu konfigurację. Więc jeżeli będę przewijał, poglądam sobie te zrzuty. Natomiast jak kliknę poza tym oknem w przeglądarce, to wrócę do głównego tematu i do opisu tego stylu. Jeżeli teraz przewinę sobie w dół, będę mógł znaleźć guziki z napisem download i pobieram sobie po prostu source. W tym przypadku akurat ten link trzeba kliknąć, a więc klikam go. Przechodzę do kolejnej strony i natychmiast pojawia mi się okienko pobierania pliku. Jeżeli to nie nastąpi, mogę zawsze kliknąć w ten click here tutaj. Tak czy inaczej, mogę teraz zrobić dwie rzeczy. Albo mogę otworzyć ten pobierany plik za pomocą mint install i to nie za bardzo działa, więc odradzam. Albo mogę zapisać ten plik. Jeżeli ten plik zapiszę, to oczywiście zostanie on zapisany do katalogu pobrany, który już widzieliśmy i będę mógł go znaleźć przez kliknięcie w tą strzałkę w przeglądarce. To jest jeden plik, który pobieram. Poszukam sobie teraz jeszcze dwóch innych. Dokument wygasł, w związku z tym musiałbym teraz wejść tutaj do adresu i skasować część tego adresu, tak aby było tylko gnome.org. Wciskam teraz Enter. Jestem od nowa na tej stronie. I teraz jakbym chciał poszukać jakichś innych fajnych stylów, to wystarczy, że kliknę sobie tutaj w GTK 2X, aby ograniczyć nieco tą ilość pokazywanych propozycji, a następnie wybiorę sobie Highest Rated, czyli najwyżej oceniany. To, co teraz chciałbym ściągnąć, to jest styl o nazwie Orta. Kliknę go teraz, uwaga, środkowym klawiszem myszy, dzięki czemu on otwiera się w następnej zakładce w przeglądarce, w tle. I kliknę sobie także na BSM Symbol. Te dwa style chciałbym ściągnąć. Teraz do nich przejdę. A więc przechodzę najpierw do tego BSM na przykład. W podglądzie widać, jak on wygląda. Jest dosyć przyjemny dla oka, dosyć prosty. Robi dobre wrażenie, takiego stabilnego, spokojnego i nie rozprasza uwagi, o co z reguły mi chodzi. Więc przewijam okno w dół. Wybieram sobie GTK XFWM Metacity Download.
To, co jest również tutaj do wybrania, to jeszcze ikony różnego rodzaju, jakieś dodatki do Chroma. Mogę je zignorować. Wybieram sobie Download i podobnie jak poprzednio naciskam opcję Zapisz plik i OK. Ten plik mi się teraz pobiera, już się pobrał, to nie są duże pliki, więc mogę teraz zamknąć ten panel i otworzyć sobie automatycznie ten następny. I tutaj jest Orta. Orta podobnie, może najpierw pokażę, jak wygląda. Jak kliknę w miniaturkę, ona potrafi narysować takie wypasione, eleganckie taby. Ma dość kosmiczny wygląd, przypominający troszeczkę być może jakieś Macintosha czy coś takiego. Więc możemy sobie taki również zainstalować. Tutaj jest trochę inna sytuacja. Jeżeli kliknę w ten guzik Download, to zamiast przejść do strony pobierania, przechodzę do jakiejś stronki z DeviantArtem. Tam, gdzie twórca tego systemu chwali się wyglądem i tak dalej. Tu jest opis, są jakieś komentarze, to nas za bardzo nie interesuje. To, co trzeba kliknąć, to jest guzik Download, który jest zlokalizowany w tym miejscu. Klikam go i trzeba poczekać. W tym przypadku dość szybko pojawiło się okienko pobierania, więc naciskam sobie guzik OK. Jeżeli to się nie pojawi, zawsze mogę kliknąć prawym klawiszem i wybrać sobie zapisz element docelowy jako. W tym momencie będę miał reakcję, być może z opóźnieniem systemu. Więc teraz tak, mam już pobrane te trzy pliki. Mogę zatem zamknąć przeglądarkę. Proszę zobaczyć, że wtedy pojawia się pytanie, czy zamknąć na pewno, ponieważ mam otwarte aż dwie zakładki. Mogę zahaczyć, nie pytaj ponownie i nacisnąć guzik zakończ, aby to pytanie więcej mnie nie przeszkadzało, nie denerwowało mnie. I teraz te style, które mam, można zainstalować korzystając z tego okna, które cierpliwie czekało cały czas w tle. Oczywiście style zostały pobrane do katalogu pobrane, więc są cały czas tutaj. A więc wystarczy teraz, że nacisnę na guzik zainstaluj, wejdę do swojego katalogu pobrane poprzez najpierw katalog PKB, czy tak jak ustawiliśmy przy instalacji, później pobrane. No i tutaj mam ten BSM Simple oraz Dust Cold. I co ciekawe, tam tej Orty nie widać. I nie widać tej Orty dlatego, że Orta jest spakowana troszeczkę inaczej. A tutaj wyświetlane są tylko pakiety motywu, które spakowane zostały przez TAR-GZ albo TAR-BZ2. Tak czy inaczej, zainstalujmy najpierw ten Dust Cold. On jest teraz wybrany, a więc naciskam Otwórz i został zainstalowany. W tym momencie pojawia się tutaj. Jeżeli teraz go kliknę, to natychmiast zostają zastosowane ustawienia pochodzące z tego motywu i wszystkie elementy systemu mam troszeczkę inne. Pojawia się także ostrzeżenie, w którym jest napisane, że nie ma zestawu ikon odpowiedniego. Możemy to zignorować, ponieważ ikony sobie zainstalujemy zaraz własne. Jeżeli kliknę na swoje własne ustawienia, to one zostają takie, jakie były, a to ostrzeżenie wtedy znika. Dodam następny schemat, poprzez guzik zainstaluj, wybiorę sobie to BSM Simple. Naciskam otwórz. I proszę zobaczyć, nagle bam, zostało zainstalowanych aż kilka motywów. Te kilka motywów, jeżeli je kliknę, oczywiście znowuż zmienią mi całkowicie wygląd komputera. Zobaczmy, jak teraz wygląda takie okno z plikami na przykład. Jeżeli kliknę w taki ciemny, to wszystko zrobi się ciemniejsze. Mogę mieć także taki z ciemniejszym menu tutaj. No i tak to właśnie wygląda. Mogę mieć także ciemny panel. Akurat panel jest teraz tutaj ciemny. Wygląda spoko, a więc są różne możliwości. To, co jest mi jeszcze potrzebne, to zestaw fontów, a później taki tuning jakby, czy też dokładniejsza konfiguracja tych ustawień, które tutaj mam, ponieważ cały czas moje okna nie wyglądają tak, jakbym chciał. Zatem zainstalujmy sobie dodatkowo jeszcze odpowiednie ikony. W tym celu użyjemy sobie menu i wybierzemy sobie menedżer pakietów. Ten menedżer pakietów to jest program, który wymaga podania hasła administratora. I można za pomocą takiego programu doinstalować różnego rodzaju dodatki do naszego systemu. To, co muszę tutaj wyszukać, to jest program, czy też raczej pakiet o nazwie FANZA. To jest zestaw ikon. Ten zestaw ikon mam już zainstalowany, ale gdyby nie był, to kratka przy tej nazwie będzie biała. Klikam teraz prawym klawiszem w to miejsce i wybieram domyślnie zaznacz do instalacji. Jeżeli mam to już zainstalowane, to mogę wybrać tylko zaznacz do reinstalacji. Jeżeli takiej coś zrobię, wtedy ten pakiet zostanie zainstalowany, ale aby to nastąpiło, muszę nacisnąć na przycisk Zastosuj. Jeżeli takie coś zrobię, w tym momencie pojawia się okno, w którym mam informację taką ostateczną, co zostanie zmienione. Czasami instalacja jakiegoś pakietu pociąga za sobą instalację innych pakietów i to wszystko możemy sobie tutaj zobaczyć. Do pobrania jest 0 bajtów, ponieważ ten pakiet został już wcześniej pobrany przeze mnie. Nie musimy pokazywać żadnej ścieżki, skąd go pobierać, ani niczego. Wystarczy tylko nacisnąć guzik Zastosuj, on będzie sam pobrany z internetu z odpowiedniej strony. Mogę także nacisnąć na guzik Szczegóły tutaj
aby podejrzeć, co się konkretnie dzieje w systemie, jak ten proces instalacji wygląda. Na początku oczywiście następuje pobieranie, teraz było rozpakowanie, no i teraz jest konfigurowanie tego pakietu, a później to okno znika. Jeżeli się nie zamknie, należy nacisnąć guzik w tym oknie, aby zostało zamknięte. Następnie po zainstalowaniu tych fontów mogę zamknąć okno menedżera pakietów i mogę wrócić do swojego okna z preferencjami wyglądu. Teraz wybieram sobie ostatecznie system, który będzie mi definiował wygląd. Wybiorę sobie ten Dust Cold. Dust Cold określa mi ładnie belkę okna. Akurat podoba mi się taka, jaka jest. Natomiast mogę wybrać sobie także dodatkowo kilka innych rzeczy. Wtedy, aby to zrobić, naciskam na guzik Dostosuj. Tutaj mogę wybrać sobie elementy sterujące, kolory okna, krawędź okna już wybrałem, może być różna. Mogę sobie pozmieniać tak, jak chcę. Mogę także wybrać sobie ikony i to od razu może zróbmy. Wybiorę sobie ikony zainstalowane przed chwilką, one nazywają się Made Fanza. Jak widać, ikonki się zmieniły i są teraz takie fajne zielone. Mogę także zmienić je na Made Fanza Dark, dzięki czemu ta ikonka tutaj staje się bardziej widoczna. No i teraz w elementach sterujących mogę wybrać sobie troszeczkę inny wygląd okien. No i pamiętacie, że ściągaliśmy pakiet, który nazywał się Orta, a tej Orty tutaj nie ma, więc trzeba będzie do tego pakietu wrócić za chwilę. Weźmy w takim razie, wejdźmy do naszego katalogu z pobranymi. Tam, gdzie pobrałem swoje pliki, mam te moje Simple BSM, mam Dust Cold, one już mogą być usunięte, natomiast mam jeszcze te Orta. Orta był spakowany zipem. Jeżeli wezmę sobie, otworzę tego zipa, to widzę, że w środku jest jeszcze jeden rodzaj archiwum, który nazywa się Extract.me, a więc trzeba go rozpakować. Klikam w niego dwa razy i w kolejnym oknie menedżera archiwum otwiera się to archiwum Extract.me. I to, co widzę w tym archiwum, to są spakowane różne zestawy styli przeznaczone dla różnych systemów. Dla nas potrzebny jest ten Orta Targz oraz Orta Squared Targz. Aby zaznaczyć te dwa pliki, klikam najpierw na jeden, a później z klawiszem Ctrl klikam na drugi. Teraz mogę wziąć te dwa pliki, przeciągnąć w stronę swojego okna, w którym mam wszystkie archiwa. No i one się rozpakowały i leżą sobie teraz obok tamtych. Dopiero w tym momencie mogę użyć guzika, który nazywa się Zainstaluj, więc ten zamknę, nacisnę Zainstaluj i teraz widzę, że jest Orta, mogę go wybrać i on się elegancko tutaj instaluje i już go widać. Tak wygląda. Zainstaluję także Orta Squared. Pojawia się pytanie, czy zastosować na żywca od razu ten zainstalowany motyw, ale zachowam bieżący. I teraz mogę wybrać sobie Dostosuj. W tym momencie mam tutaj do wyboru pakiet Orta, który określa wygląd moich elementów sterujących. I taki system mogę sobie zachować, jeżeli bym chciał. I to jest coś, co już mi zasadniczo odpowiada. To, co jeszcze można byłoby zmienić ewentualnie, to troszeczkę fonty. Jak się okazuje, ten font o nazwie Synkin jest bardzo kompaktowy i doskonale się komponuje z takimi niezbyt wielkimi elementami. Zamiast niego mogę wybrać sobie Source Sans Pro. On jest troszeczkę wyższy. Wezmę sobie 13, a może 12 pikseli. I zobaczę, że teraz to zaczyna wyglądać bardzo, bardzo elegancko. A więc taki system jest już prawie elegancko skonfigurowany. Pozamykam teraz niepotrzebne okna. I jedyne, co nam pozostało, skonfigurować to ten pasek. Ja z reguły używam paska w innej konfiguracji niż to się przyjęło. To znaczy ten pasek z reguły mam na górze. Na górze jest pasek z programami, z menu, a na dole jest pasek z otwartymi oknami, podobnie jak pod Windowsem. Aby ten pasek skonfigurować, trzeba wykonać kilka prostych operacji. Najpierw najeżdżam na niego myszą i wciskam prawy klawisz. Następnie biorę sobie właściwości i w tym okienku właściwości malutkim wybieram sobie ułożenie góra. W tym momencie pasek leci do góry i już jest na górze. Widać także po nim taki fajny cień. Mogę ten pasek sobie rozciągnąć, zwiększając jego rozmiar. Wtedy będą również na nim powiększały się ikonki. Zależnie od wielkości naszego ekranu możemy sobie ustawić większy lub mniejszy. Możemy także taki pasek ustawić sobie na przykład po lewej stronie, tworząc taką pionową kombinację. Ale ja preferuję ten, który jest na górze, o wielkości 26 pikseli. Taki mi odpowiada akurat. To, co możemy jeszcze dla takiego paska zmienić, to jest tło. I to tło może mieć kolor jednolity, albo z motywu systemowego, albo może to być jakiś obrazek tła. Mi odpowiada ten, który jest z motywu systemowego, więc zostawię to na takim ustawieniu. Zamykam teraz konfigurację panelu i tworzę nowy panel. Naciskam znowuż prawym klawiszem na panel i wybieram sobie
nowy panel z tego menu. To powoduje, że na samym dole tworzy mi się nowy, pusty panel, w którym absolutnie nic nie ma. I teraz to, co jest na tym górnym panelu, częściowo przeniosę na dolny panel. Proszę zobaczyć, że jak otworzę jakieś okno, to okno wyświetla mi się na górze tutaj. Jak tych okien będę miał kilka i będzie ich, powiedzmy sobie, dość sporo różnych, na przykład okno terminala, to teraz wszystkie te okna tutaj mogę sobie klikać, przełączając się pomiędzy nimi, ale to jest górny panel, a tą funkcję chciałbym mieć na dolnym. W związku z tym, jeżeli się dobrze przyjrzymy, to przy tych paskach takich, przy tych guzikach tutaj jest taki malutki element, który mogę kliknąć. Klikam go prawym klawiszem, muszę trafić w to miejsce, próbuję kilka razy. Jakoś mi się to nie udaje za bardzo, więc może na początku kliknę w ten przycisk, który mi przeszkadza. Klikam go prawym klawiszem i wybieram zablokuj na panelu. To spowoduje jego odblokowanie, ten ptaszek zniknie. Teraz mogę kliknąć jeszcze raz i mogę wybrać opcję przesuń. Jeżeli wybiorę przesuń, to w tym momencie mogę przesuwać ten guzik, ale ja go wezmę teraz i przeciągnę w dół, aż najadę na ten dolny panel i na dolnym panelu ustawię go gdzieś w tym miejscu. Teraz spróbuję jeszcze raz kliknąć w to menu tutaj. Nie za bardzo mi to wychodzi z jakiegoś powodu. O, teraz mi się udało. I to, co widzę, to jest system, monitor, preferencje i tak dalej. Na początku wybieram sobie zablokuj na panelu i jeszcze raz klikam w to miejsce. Mam nadzieję, że mi się to uda. I teraz wybieram przesuń, podobnie jak poprzednio. Jeżeli teraz wybiorę przesuń, to mogę przesuwać cały ten pasek z guzikami oznaczającymi okna. I ten pasek ściągam również na sam dół. Ustawię go sobie tutaj. Jest w porządku. I teraz tu na górze już nie mam żadnego paska. Jest za to na górze taki fajny, malutki zegar. Jest także taki mały element z głośnością. To jest regulacja głośności. Mogę kliknąć w tą regulację głośności. Znowuż odblokować. I teraz mogę środkowym klawiszem myszy przesuwać sobie te elementy. Tak samo mogę zrobić z zegarkiem. Jeżeli go odblokuję, zegarek może być przesuwany w dowolnym miejscu. Ten zegarek, nawiasem mówiąc, od razu sobie skonfigurujemy i zrobimy porządek z tym górnym panelem. Czyli górny panel należałoby teraz trochę poustawiać. Zacznę od tego, że kliknę sobie w ten zegar, wybiorę preferencje i w tym ognie, które się pojawia, wybiorę sobie wyświetlanie sekund. Data oczywiście może zostać. Teraz w pogodzie wybiorę sobie jednostkę temperatury 105 Celsjusza, jednostkę prędkości wiatru kilometry na godzinę, to jest dosyć zrozumiałe. W położeniach wybiorę sobie, raczej dodam położenie, w którym mieszkam, a więc guzik dodaj, wpiszę tutaj GDA i mam wyszukany Gdańsk. Dodaję Gdańsk i to jest wszystko, co konfiguruje mi zegar. Naciskam guzik zamknij, on się za chwilkę uaktualni, pokaże, jaka jest temperatura. Proszę bardzo, mamy teraz minus 1 stopień, jest noc, bo księżyc się pokazał. Także wszystko elegancko widzę. Kolejna rzecz, którą dodaję do tego panelu na górze, to mogą być różnego rodzaju programy. Jeżeli chciałbym dodać jakiś prosty program do tego panelu na górze, na przykład przeglądarkę, to otwieram menu, znajduję sobie swój ulubiony program, łapię za ikonę i przesuwam, ustawiając ją na tym pasku. W tym momencie dodaje się ikonka. Tak samo mogę zrobić z kalkulatorem. Często go czasami używam. Tak samo z terminalem, też go często używam i tak dalej. Te ikonki mogę później przesuwać za pomocą środkowego klawisza myszy. A więc jeżeli wcisnę środkowy klawisz, ikonka jest do ustawienia, do przesunięcia. Bardzo łatwa rzecz. Jeżeli chciałbym ustawić sobie katalog jakiś, to w tym momencie muszę znaleźć sobie program, który odpowiada za wyświetlanie katalogów, ponieważ tego katalogu na przykład nie mogę złapać i przenieść. Jak widać, to nie działa. Natomiast jak kliknę, to on się otwiera w osobnym oknie. Ten program, który wyświetla katalogi, nazywa się CAIA. Taki program mogę znaleźć w menu, jeżeli przejadę do wyświetlania wszystkich programów i tutaj poszukam sobie gdzieś w narzędziach systemowych, tak myślę, jest. Tutaj jest CAIA. Ten program mogę przenieść teraz, łapiąc go myszą i położyć na pasku. Jeżeli chciałbym, aby ta ikonka wyglądała trochę inaczej niż taki box, taki powiedzmy sobie rodzaj skrzynki na pliki, wystarczy tylko, że kliknę prawym klawiszem w taką ikonkę, wybiorę właściwości, a następnie w tym okienku zmienię ikonę. Aby zmienić ikonę, klikam w tą ikonę i teraz mam możliwość wyboru rozmaitych ikon. Te ikony wybierane są z takiej dość dziwnej ścieżki. Gdybym chciał wybrać sobie ikonę innego rodzaju, innej wielkości, tutaj mam możliwość taką, więc kliknę sobie po prostu w główny katalog tych ikon, wybiorę sobie na przykład Places, co oznacza miejsca, i w Places wybiorę sobie Scalable, czy Scalable. To jest skalowalny zestaw ikon i tutaj mogę znaleźć folder po prostu.
folder, ewentualnie folder home z takim domkiem. Jeżeli nacisnę otwórz, w tym momencie ikonka jest dodana i automatycznie zmieniona na pasku. Mogę nacisnąć zamknij i mam zmienioną ikonę. Elegancka sprawa. Teraz mogę dodać sobie do tego paska jeszcze parę innych rzeczy, na przykład klikam w ten pasek, naciskam opcję dodaj do panelu i mam teraz okno, w którym mogę pododawać rozmaite rzeczy do takiego panelu po to, aby ten panel był troszeczkę bardziej przydatny. A więc to, co na początku poszukam, to jest coś takiego jak monitor systemu, ten element. Nacisnę guzik dodaj, to dodaje mi taki niewielki paseczek z podglądem tego, jak bardzo obciążony jest mój system. Mogę także złapać za taki pasek tutaj i przenieść go, umieszczając w dowolnym miejscu na pasku, on się doda. Oczywiście nie potrzebuję go, więc mogę go teraz kliknąć i usunąć z panelu. To, co mam, to jest ten króciutki paseczek, który trzeba teraz skonfigurować, więc naciskam prawy klawisz, wybieram preferencje i tutaj mogę sobie włączyć wyświetlanie informacji o pamięci, o obciążeniu sieci, o obciążeniu ogólnym maszyny i o obciążeniu dysku twardego. Ponieważ mam obciążenie ogólne, to mogę wyłączyć obciążenie procesora. Mogę także zmienić szerokość tych paneli na troszkę większą, tak aby było co oglądać. Ona może być dosyć znaczna. No, jeżeli takie coś zaakceptuję, to mam tutaj elegancki monitor, który mogę sobie ustawić w takim miejscu. On pokazuje mi obciążenie komputera. W tym miejscu pokazywane są ustawienia pamięci. W tym miejscu jest sieć. Tu jest średnie obciążenie systemu, a tutaj jest dysk. Jeżeli teraz zacznę machać jak wściekły jakimś oknem, to obciążenie systemu będzie powolutku rosło. No i w tych wyświetlanych paskach postępu będę to widział. Jak widać teraz, nie widać, żeby coś się zmieniło. Kliknę tutaj prawym klawiszem, wybiorę preferencje i włączę jeszcze procesor. To jest kolejny taki element. Mogę teraz troszeczkę skrócić te paski, żeby nie były takie długie. Jeżeli teraz zacznę machać takim oknem, to zobaczymy, że obciążenie procesora rzeczywiście będzie zdecydowanie większe i to mi narysuje ten pasek tutaj. Widać, że tutaj procesor był obciążony. To się przydaje wtedy, kiedy na przykład renderujemy coś w Blenderze albo chcemy sprawdzić, czy żaden proces nie zabiera nam mocy obliczeniowej. Jeżeli w tych paskach jest cisza, to znaczy, że jest wszystko w porządku i maszyna za dużo nie robi. Dodajemy teraz kolejne elementy do naszych pasków. To, co proponuję dodać, to jest coś, co nazywa się własny pasek menu. Klikam go, przenoszę na dół, umieszczam w tym miejscu. To jest taki sprytny pasek menu, który jest w tym samym miejscu, w którym zwykle trzymamy pasek menu Start pod Windowsem. Mamy tutaj programy, a więc jest to takie bardzo prościutkie menu, przypominające tamto menu z Windowsa, ale mamy także miejsca, takie jak katalog domowy, pulpit, jakieś własne zakładki, które tutaj się mogą pojawić, oraz ostatnio dodane dokumenty, to są te nasze fonty, z którymi pracowaliśmy i archiwa z wyglądem. Mamy także system i tutaj jest coś takiego jak preferencje. Jest cała lista elementów, które możemy skonfigurować. Ja wszystkich nie będę pokazywał, opowiedziałem już tak większość. Natomiast jeżeli chcemy coś zmienić, to żaden problem, kliknąć tutaj. Wygląd to jest to nasze okienko, które już znamy. Na przykład. Mamy także ustawienia systemowe, administracja. I tutaj na przykład jest coś takiego jak, powiedzmy sobie, tak patrzę, ekran logowania na przykład, katalog jakieś współdzielone, no mnóstwo różnych rzeczy. Ok, to co jeszcze możemy ustawić porządnie, to jest coś takiego jak pokazywanie pulpitu, ten guzik pokazuje pulpit. Możemy także ustawić troszeczkę lepiej informacje o naszych oknach. I to co jeszcze się tutaj przyda, to jest przełącznik obszarów roboczych, ponieważ pod Linuxem mamy możliwość pracy nie tylko z takim jednym ekranem, z takim jednym pulpitem, ale możemy mieć tych pulpitów więcej. To jest właśnie tego typu narzędzie. Jeżeli ustawię sobie w tym miejscu, to teraz mam cztery takie pulpity i w każdym takim pulpicie mogę mieć otwarte osobne okna. A więc każdy pulpit może mi służyć za wejście do osobnego zestawu narzędzi, okien pracy itd. Mogę nawet na ostatnim pulpicie oglądać sobie jakiś film, a gdy wejdzie do pokoju szef, szybko się przełączyć na inny pulpit i udawać, że pracuje. Oczywiście nikogo nie zachęcam do takich akcji. Tak czy inaczej, konfiguracja tych pulpitów robi się bardzo prosto. Klikam po prostu tutaj, wybieram preferencje i mam tutaj zarówno nazwy tych pulpitów, jeżeli chcę, oraz ich ilość. Mogę mieć ich więcej, mogę mieć ich mniej. Czasami korzystam z dwóch, na przykład na laptopie, na stacjonarnym komputerze mam cztery. Mogę także mieć wyświetlanie numerku gdzieś tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie, chyba nie. Więc to są tylko obszary robocze. Mogę mieć obszar bieżący, no różne są konfiguracje. Tutaj mogę także w kilku wierszach to wyświetlić, oczywiście tutaj to nie ma sensu. Gdybym ten pasek miał grubszy, to miałoby sens.
A więc weźmy sobie cztery obszary robocze, wyświetlamy w jednym rzędzie i zamknij. Mamy także mnóstwo innych rzeczy, które możemy dodawać do naszego paska. Na przykład jest coś takiego jak monitor częstotliwości procesora. Czasami dodaję go tutaj. Zobaczymy, czy on się doda i jak będzie działał. Nie widzę, żeby działał. Być może trzeba jeszcze coś doinstalować do systemu. U mnie to jest zrobione, ale nie będę tego pokazywał. No i mamy także tam coś takiego jak notatki i mnóstwo innych rzeczy. Na razie na tym poprzestanę. To jest wszystko, co chciałem tutaj jakby opowiedzieć. I cóż, to jest całkiem spoko skonfigurowany Linux. Myślę, że pozamykam te wszystkie elementy. No i teraz cóż, pozostaje mi tylko życzyć miłej pracy w takim środowisku. No i powodzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.